Mądrości Najwyższego, która zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas dróg roztropności. Te słowa usłyszymy podczas liturgii w dniu dzisiejszym przed Ewangelią, jako śpiew przed Ewangelią, jako aklamację przed Ewangelią. Ta antyfona, te same słowa stanowią antyfony do Magnifikat w dzisiejszych nieszporach. W Adwencie mamy 7 takich antyfon, które począwszy od 17 grudnia do 23 grudnia zaczynają się w brewiarzu od litery O. I one noszą wspólną nazwę właśnie antyfony O, ponieważ od tej litery się zaczynają, są wezwaniem. O mądrości, tak dziś zaczyna się ta antyfona w nieszporach. Skąd te tytuły? Bo warto o nich pomyśleć. Co to takiego mądrość najwyższego? Stary Testament zna to pojęcie, zna zarówno Księga Syracha czy Księga Mądrości opiewają mądrość jako przymiot Boga. Mało tego, księgi te ukazują, że jest to mądrość osobowa, ma cechę osobową, że jest to osoba, a nie tylko jakiś przymiot danej osoby. Kościół rozpoznaje w nim, w tej mądrości najwyższego, osobę Jezusa Chrystusa. Dlatego w tych słowach pozdrawiamy Chrystusa. Wołamy do Niego, przyjdź, przyjdź mądrości najwyższego i naucz nas dróg roztropności. Niech te słowa dziś staną się modlitwą, dziś staną się naszym przewodnikiem. Wołajmy do Chrystusa, przyjdź mądrości najwyższego i naucz nas dróg roztropności.